Cześć, jestem Klawia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Na rysunku poniżej proste A i B są równoległe. Oblicz X. Dobra. No i podpunkt A to mamy. Pamiętajcie, żeby zawsze się trzymać tego samego. Mam na myśli, że to jest góra, to wypiszemy to u góry. Co mam na myśli? Że to jest 3 do 5, ten fragment do tego fragmentu, tak jak x do 4. Bo jeżeli to potem zrobiliście do góry nogami, że na przykład 3 do 5 jest jak 4 do x, no to wam to w życiu nie wyjdzie. Trzeba się trzymać jednej zasady. Ja tak robię, że jak jest u góry, to to jest u góry, to jest na dole, to jest na dole i nie wolno tego mieszać. No i potem robimy po skosie, jak to z proporcją. Czyli mamy to, co jest po skosie do x, ląduje w mianowniku, w dzieleniu, to, co jest po drugim skosie w liczniku, w mnożeniu lub po prostu na razie 5x 3 razy 4, 12. I dopiero na tym etapie możecie sobie dzielić. To już jak kto woli. Wychodzi nam tutaj 2 całe i 2 piąte. Podpunkt B. To jest góra, to jest dół. Zatem zapiszemy, że x do 6 jest tak jak 3 do 2. To, co jest po skosie do x, ląduje w mianowniku. To, co jest po drugim skosie w liczniku, w mnożeniu. 6 razy 3 przez 2, 1, 3. 3 razy 3 to 9c. Góra. X do 6 jest tak jak, uwaga, 3. Cały fragment ma 10, to ma 6, no to ten fragment to jest 4. Ok. To, co jest po skosie do x, ląduje w mianowniku, to, co jest po drugim skosie w liczniku, w mnożeniu. 2, 3, 9 na pół, 4 i 1 druga. D. I tutaj cały fragment to jest 12, tu jest x. To robimy tak, x do 6 jest tak jak ten fragment. Tutaj sobie tak tego elegancko nie odejmiemy jak tutaj, no bo nie mamy liczby. To ten fragment u góry to jest 12 odjąć x do 10. No i to już, że tak powiem, zrobimy normalnie proporcją, że jest x razy 10, czyli 10x. Potem mamy tutaj 6 razy 12, czyli 72 i 6 razy minus x, no to minus 6x. Przenosimy na drugą stronę ze zmienionym znakiem i będziemy tutaj mieć 16x, 72. Zatem, nie mam pojęcia, zrobimy 72. 16, wklepiemy to w kalkulator. Mamy 4,5. No i spoko. Dobra, E. No tutaj spróbujcie to ogarnąć sami. Tutaj się dzieje. Będziemy mieć. Teraz jest tak. Czyli x do 12. Czyli tu już walimy w trójkąty. Że to jest tak, hop, to duży jest tak. Dlaczego? Już wam tłumaczę. Bo jakbyśmy nie wzięli tej góry, to tutaj jest trapez, a tu jest trójkąt. No trójkąt do trapezu tak średnio się ma, więc zawsze robimy tą samą figurę, jak już nam pozmieniają boki. Więc tu musi być mały trójkąt do dużego trójkąta. Inaczej się tego nie robi. Czyli jest x, ta krawędź do tej, cała krawędź, czyli x plus 8 do 20. No to mamy 20x, 12x,
12, 80, 96. Na tą stronę z odejmowaniem będzie 8x, 96, x to będzie 12. Dobra, to zostaje FK, gdzieś ją tutaj wcisnąć. Co my mamy? Mamy tak i znowu tak. Czyli znowu robimy mały trójkąt, duży trójkąt. I to będzie u góry, bo nie ma nie wiadomo. No nie wiem, jak zrobimy 7,5, bo to jest tak jakby u góry, do x, to to będzie 10,5 do 15. To, to oczywiście nam też wyjdzie, nie? Dobra. Będziemy mieć 10,5. To zapiszę to na razie w mnożeniu. I teraz w kalkulator. To tutaj mnożymy, dzielimy na to. I już mi kalkulator mówi, że to jest ułamek okresowy, więc zapiszemy to za pomocą ułamka zwykłego. Czyli będzie tak. 1, 1, 2, 5. Mnożenie tego na 10,5. Przesuwamy sobie przecinek o jedno miejsce, czyli tutaj się robi 1125 na tutaj 105. Dzielimy to sobie przez 5. Tu mamy 225, tutaj 21. 2 dodać 2 to jest 4, dodać 5 to jest 9, na dole jest 3, czyli to się skraca przez 3 jeszcze. Mamy 75 siódmych, no to widzimy, że tu się zmieści 10 całych, reszty 5 siódmych. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę, zostawcie proszę suba i już.